Witajcie, moi drodzy. Badania dowodzą, że Japonia to jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Broń jest tam praktycznie nieobecna, morderstwa i inne brutalne przestępstwa należą do rzadkości. Mimo to Japonia ma kilka bardzo niezwykłych i brutalnych zbrodni, które szokują zarówno Japończyków, jak i cały świat. Jednym z takich przestępców jest Tsutomu Miyazaki, mężczyzna, który uprowadził 4 dziewczynki w wieku od 4 do 7 lat, a następnie brutalnie je zamordował. Jakby tego było mało, wykorzystał seksualnie ich zwłoki, a na koniec zjadł niektóre części ciała i wypił krew jednej z nich. Był także zagorzałym fanem horroru i brutalnej japońskiej mangi, więc media często określały go jako zabójcę otaku, co w języku japońskim oznacza nerda lub maniaka. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat tego potwora, zapraszam Was do wysłuchania tej historii. Tsutomu Miyazaki urodził się w Tokio 21 sierpnia 1962 roku. Przyszedł na świat przed terminem, ważąc zaledwie 2 kg i 200 gramów, a w dodatku z wadą wrodzoną, która spowodowała zrośnięcie się stawów jego rąk. Z powodu tej deformacji przez całe dzieciństwo był prześladowany i wyśmiewany. Wszyscy jego koledzy z klasy i nauczyciele mówili, że był cichym i spokojnym dzieckiem, które miało jednak ogromne problemy z nawiązywaniem przyjaźni. Pomimo bycia wyrzutkiem, był dobrym uczniem i jednocześnie, jako pierwszy w swoim gimnazjum, zdał egzaminy wstępne do elitarnej szkoły średniej. I chociaż był bardzo zdolny, w liceum zaczął stopniowo tracić zainteresowanie nauką. I zamiast tego wolał siedzieć sam i rysować komiksy. Początkowo planował studiować język angielski i zostać nauczycielem. Ale gdy pogorszyły się jego oceny, a nauka przestała go interesować, nie był już w stanie uczęszczać na uniwersytet, z którym była powiązana jego szkoła. Skończył więc jedynie na kursie technika fotograficznego. Ojciec Miyazakiego był dość zamożnym i poważanym biznesmenem, a dokładniej mówiąc właścicielem firmy drukarskiej i lokalnej gazety. To głównie dzięki koneksjom ojca mógł znaleźć pracę w drukarni. Prawdopodobnie nie dogadywał się dobrze ze swoją rodziną, ponieważ zarówno jego matka, jak i ojciec byli zbyt zapracowani, aby poświęcać mu więcej uwagi. Przyznał kiedyś policji, że gdyby nawet próbował rozmawiać z rodzicami o problemach, to po prostu by go zbyli. W takich sytuacjach często myślał o samobójstwie. Nawet jego dwie młodsze siostry, Setsuko i Haruko, unikały towarzystwa swojego brata. Wspominał nawet przypadek, kiedy jego najmłodsza siostra krzyczała na niego, ponieważ gdy była w wannie, dostrzegła, że podglądał jej nagie ciało. Wściekły wpadł do łazienki i bez wahania uderzył jej głową o wannę. Innym razem zaatakował własną matkę, kiedy zasugerowała, żeby przestał czytać komiksy i oglądać filmy, a w zamian zrobił coś bardziej produktywnego. Być może właśnie z powodu tarć z siostrami i matką Miyazaki unikał kobiet w jego wieku. Jego gwałtowne skłonności obejmowały również okrucieństwo wobec zwierząt. Przyznał się, że gdy złapał kiedyś dwa koty, jednego wrzucił do rwącej rzeki, a na drugiego wylał wrzątek. Nie oszczędził nawet własnego psa, którego udusił kawałkiem drutu. Wydawało się, że jedyną osobą, z którą chłopak się dogadywał, był jego dziadek, który na jego nieszczęście zmarł w 1980
1988 roku, kilka miesięcy przed tym, jak Miyazaki popełnił swoje pierwsze w życiu morderstwo. Według specjalisty, dziadek był jedynym miłym przyjacielem w dorosłym życiu, a jego śmierć oznaczała zerwanie ostatnich więzi mężczyzny ze społeczeństwem. Powiedział później, że zjadł nawet niektóre nie do końca skremowane kości swojego dziadka. Chciał reinkarnować swojego najlepszego przyjaciela i wierzył, że nie będzie to możliwe, jeśli pozostanie jakakolwiek część ciała jego dziadka. Przedwczesny poród, wada ręki i inne fizyczne i psychiczne nieprawidłowości spowodowały, że Miyazaki zachowywał się w dziwny sposób. Na studiach zabierał aparat na korty tenisowe, by robić zdjęcia krocza zawodniczek. Szybko jednak zmęczył się pornografią dla dorosłych. W Japonii zarówno magazyny, jak i filmy pornograficzne zaciemniają lub rozmazują włosy łonowe. Miyazaki narzekał zawsze, że zaciemniają najważniejszą część. Dlatego postanowił przerzucić się na pornografię dziecięcą, gromadząc z nielegalnych źródeł coraz więcej zdjęć i filmów. Okazało się jednak, że z czasem samo oglądanie przestało mu już wystarczać. 22 sierpnia 1988 roku w japońskiej prefekturze Saitama 4-letnia dziewczynka imieniem Mari wybrała się do swojej przyjaciółki. Ale kiedy nastał już wieczór, a ona nadal nie wróciła, jej ojciec nie miał zamiaru dłużej czekać. Wezwał policję i zgłosił zaginięcie. Okazuje się jednak, że w tym samym momencie pewien mężczyzna doskonale wiedział, gdzie znajduje się mała Mari. Tego samego dnia, dzień po swoich 26 urodzinach, właśnie Tsutomu Miyazaki, który także mieszkał w okolicy, prowadził samochód, kiedy nagle zauważył samotną małą dziewczynkę. Zatrzymał pojazd, podszedł do niej i zapytał, czy chciałaby pojechać gdzieś, gdzie jest fajnie. Bez wahania zgodziła się i biorąc go za rękę, wsiadła do samochodu. W Japonii dzieci zawsze uczy się szacunku i posłuszeństwa wobec starszych, a jako że w latach 80. i 90. wskaźniki porwań i przestępstw były w Saitamie na bardzo niskim poziomie, nikogo nie dziwiło, że Miyazaki był w stanie zaprowadzić ufną Mari do swojego samochodu. Następnie pojechali razem w okolice lasu i zaparkował samochód pod mostem w pobliżu leśnej drogi. Tam wysiedli z samochodu i ruszyli w głąb zalesionego terenu. Mężczyzna obserwował, jak Mari bawi się przez około 30 minut. Wreszcie, kiedy uznał, że jest to bezpieczne, zacisnął ręce na szyi dziewczynki i ją udusił. Kiedy przestała się ruszać, rozebrał ją i zgwałcił jej zwłoki. Po wszystkim zabrał jej ubranie i przyniósł je do domu jako pamiątkę, jednocześnie pozostawiając jej ciało w lesie na pastwę losu. Tymczasem w mieście prowadzono poszukiwania na masową skalę, podczas których na dworcach kolejowych i przystankach autobusowych w całej Japonii zawieszono około 50 tysięcy plakatów przedstawiających wizerunek dziewczynki. Policja przesłuchała okolicznych mieszkańców, a dwóch chłopców i gosposia zeznali, że widzieli ją z nieznajomym. Opisywali go jako pulchnego mężczyznę po 30 z kręconymi włosami. Rodzina Mari w tym czasie zaczęła odbierać dziwne telefony, które dzwoniły nawet przez 20 minut. Kiedy ktoś odbierał, osoba po drugiej stronie odkładała słuchawkę lub słychać było ciężki oddech. Pomimo ogromnych wysiłków, po tygodniach bez żadnych tropów, sprawa stanęła w miejscu. Nie było ciała,
Nie było więcej świadków ani niczego, co mogłoby powiązać kogoś ze zniknięciem. Seryjni mordercy zwykle dążą do doskonałości. Z każdą ofiarą stają się odważniejsi i coraz bardziej bezwzględni w sposobie mordowania. A Miyazaki wcale nie miał zamiaru być inny. 6 tygodni po zniknięciu Marii, 3 października 1988 roku, mężczyzna zauważył Masami Yoshisawę, 7-latkę idącą ulicą. Zaproponował dziewczynce podwiezienie, na co się zgodziła. Następnie pojechał na wzgórza w pobliżu miejsca jego pierwszego morderstwa i tam bardzo szybko udusił Masami. Tak jak wcześniej, zgwałcił jej martwe ciało, zabrał ubranie i porzucił nagą w lesie. Jak się później okazało, niecałe 100 metrów od zwłok Marii. Policja szybko połączyła zaginione dziewczyny, ponieważ obie mieszkały w podobnej okolicy, ale tak jak w przypadku pierwszej ofiary, po rozpoczęciu poszukiwań nie znaleziono żadnych śladów ani ciał, więc Masami również została uznana za zaginioną. Rodzina zaginionej także zgłosiła, że otrzymywała dziwne telefony, w których ktoś wielokrotnie próbował się dodzwonić, ale gdy podnosili słuchawkę, nigdy nie mówił ani słowa. Zaledwie 2 miesiące później, 12 grudnia 1988 roku, 4-letnia Erika Namba wracała do domu od przyjaciela, kiedy Miyazaki, tym razem dla odmiany, siłą wepchnął ją do swojego samochodu. Następnie pojechał na parking w Naguri, gdzie kazał Erice rozebrać się na tylnym siedzeniu, po czym zaczął ją fotografować. Gdy wreszcie ukończył sesję, udusił dziewczynkę tak jak 2 poprzednie ofiary. Związał jej ręce i stopy za plecami, przykrył ją prześcieradłem i umieścił jej ciało w bagażniku swojego samochodu. Tym razem pozbył się ubrań Namby, wyrzucając je w pobliskim lesie. Kiedy jechał, aby pozbyć się ciała Eriki, jego samochód wpadł w poślizg, w efekcie czego stracił panowanie nad kierownicą i utknął w rowie. Widząc, co się stało, w pośpiechu wyciągnął ciało z bagażnika i pobiegł do lasu, żeby je wyrzucić. Kiedy zadowolony wrócił tylko z prześcieradłem, przy jego samochodzie stało już 2 mężczyzn, którzy najwyraźniej martwili się o porzucony samochód. Pomogli mu wypchnąć pojazd z rowu i Miyazaki odjechał. Rodzina Eriki także otrzymywała dziwne telefony, a ponadto pocztówkę, na której było napisane: Erika, zimno, kaszel, gardło, odpoczynek i śmierć. Z powodu nieszczęśliwego wypadku Miyazaki nie był w stanie prawidłowo ukryć zwłok Eriki. Dlatego bez trudu kilka dni po morderstwie znaleziono jej ubranie i ciało. Mężczyźni, którzy mu pomogli, szybko skojarzyli fakty i zgłosili incydent związany z wypadkiem i pomocą dziwnemu mężczyźnie, a następnie opisali jego samochód. Ale niestety nie pamiętali marki, więc nadal nie można było zidentyfikować samochodu ani samego Miyazakiego. Potwierdzono jednak, że wszystkie 3 dziewczyny, które mieszkały stosunkowo blisko siebie, zostały porwane i najprawdopodobniej są już martwe. Chociaż śledczy znaleźli tylko ciało Eriki, byli prawie pewni, że inne zaginione dziewczyny także już nie żyły. Policja utworzyła specjalny oddział i zaczęła przeszukiwać okolice w celu odnalezienia 2 pozostałych ciał. Podczas gdy policja szukała dziewcząt i seryjnego mordercy, Miyazaki wrócił i zabrał częściowo rozłożone ciało Marii. W domu odciął jej ręce i stopy, a następnie powiesił je w swojej szafie. Natomiast resztę ciała spalił w swoim piecu. Po wszystkim wysłał spalone szczątki
mleczne zęby i zdjęcia ubrań Marii w pudełku z notatką zawierającą ponownie dziwną kombinację słów. Marii, kości, kremacja, zbadać, dowód. Prochy natychmiast przekazano do zbadania działowi prawnemu Tokyo Dental University, gdzie dr Kazuyo Suzuki stwierdził ku zaskoczeniu wszystkich, że prawdopodobnie nie należały do Marii. Miyazaki cały czas śledził doniesienia medialne, ale gdy tylko usłyszał orzeczenie Suzukiego, postanowił wyjaśnić sprawę. Japońska gazeta Asahi Shimbun otrzymała list i polaroidowe zdjęcie Marii. Został podpisany fałszywym imieniem Yuko Imada, które jest imieniem dla kobiet, ale okazuje się, że jest też pewną grą słów, ponieważ po japońsku może również oznaczać teraz powiem. List był jego osobistym wyznaniem, w którym potwierdził, że to on pozostawił karton ze szczątkami przed jej domem. Zrobił wszystko od początku do końca, więc on wie najlepiej, że to szczątki dziewczynki. Tym, co przekonało go, aby napisać ten list, była konferencja prasowa policji, na której stwierdzili, że szczątki nie należały do dziewczynki. Przed kamerą jej matka powiedziała, że raport dał jej nową nadzieję, że Marii może nadal żyć. Wiedział wtedy, że musi napisać to wyznanie, aby jej matka nie miała już próżnej nadziei. Wyznanie pochodzące od prawdopodobnego mordercy dziewczynki wywołało burzę. Po przeprowadzeniu kolejnych badań udało się wreszcie potwierdzić, że są to szczątki Marii. Jednak tym samym odkryto, że brakowało tam dłoni i stóp. Na pogrzebie dziewczynki jej ojciec wezwał zabójcę, prosząc, aby ten zwrócił resztę jej ciała, ponieważ kiedy dotrze do nieba, nie będzie mogła chodzić ani jeść. Chociaż policja nie była w stanie zidentyfikować zabójcy na podstawie pisma, zdjęcia ani nawet kartki pocztowej, to wysłane pudełko było dla nich pierwszym punktem wyjścia i wskazówką, kto może być sprawcą. Pomimo wpadki z ostatnią zamordowaną dziewczynką, Miyazaki stawał się coraz śmielszy i bardziej zdeterminowany, by znaleźć kolejny cel i zatrzeć swoje nieprzyjemne wspomnienia. 1 czerwca 1989 roku ponownie zaprosił do siebie młodą dziewczynę, grającą na boisku w miejscowej szkole podstawowej. Zdejmował jej majtki i robił zdjęcia. Jednak kiedy ludzie zauważyli, że mężczyzna od kilku dni kręci się pod szkołą, postanowili go przegonić. Niestety nie odstraszyło to mężczyzny, bo zaledwie kilka dni później, 6 czerwca, znalazł 5-letnią Ayako, bawiącą się samotnie w parku. Podszedł z aparatem i poprosił ją, by dla niego pozowała. Następnie zabrał ją do swojego samochodu, żeby tam kontynuować zdjęcia. Aby zyskać trochę czasu, dał dziewczynce gumę, żeby była spokojna i niczego się nie bała. Według wyznania Miyazakiego, w pewnym momencie Ayako skomentowała jego zdeformowane ręce. Wściekły włożył winylowe rękawiczki i powiedział, że pokaże jej teraz, co dzieje się z dziećmi, które mówią takie rzeczy, po czym położył ręce na jej szyi i zaczął dusić. Według jego słów, dziewczynka, walcząc o życie, kopała z całych sił przez około 5 minut. Jednak z każdą sekundą stawała się coraz słabsza, aż w końcu jej ciało całkowicie zwiotczało. Aby upewnić się, że nie żyje, zakleił jej usta taśmą, a ręce zawiązał liną. Następnie owinął ciało w prześcieradło i włożył do bagażnika samochodu. Zamiast pozbywać się jej tak jak pozostałych trzech dziewczyn, tym razem postanowił zabrać ciało do domu. Czekał, aż zrobi się ciemno, by w końcu przenieść ją do mieszkania.
Tam zdjął ubranie i wytarł ją ręcznikiem. Położył martwą Ayako na niskim stoliku. Następnie rozłożył jej nogi, eksponując genitalia dziewczynki. Wreszcie zaczął ją fotografować i filmować, jednocześnie cały czas się masturbując. Po wszystkim spakował ciało i ponownie powrócił do tych czynności następnego dnia. Dwa dni później odór rozkładających się zwłok stał się nie do zniesienia. Miyazaki wiedział, że musi zachować ostrożność, dlatego zdecydował się pozbyć ciała. Następnie za pomocą noża i piły odciął jej głowę, ręce i stopy. Natomiast tułów porzucił w pobliżu publicznej toalety na cmentarzu. Po powrocie upiekł ręce Ayako, które zaczął jeść i wypił do tego trochę jej krwi. Trzymał jej głowę i kilka kości w swoim domu, ale je także w po pewnym czasie postanowił rozrzucić w lesie. Spalił również jej włosy, ubranie i poplamione krwią plastikowe torby, których używał do ich transportu. Matka Ayako zgłosiła zaginięcie 6 czerwca, a dokładniej tydzień później znaleziono tułów dziewczynki. Na podstawie grupy krwi, rozmiaru klatki piersiowej i zawartości żołądka policja była w stanie potwierdzić, że część ciała należała właśnie do niej. Pomimo wcześniejszego zgłoszenia przez dwóch mężczyzn, którzy pomogli mu wyciągnąć samochód i śladów z paczki, którą wysłał rodzinom ofiary, Miyazaki wciąż był w stanie uniknąć wykrycia, a policja w dalszym ciągu nie była w stanie zidentyfikować seryjnego mordercy. Na szczęście okazuje się, że coraz większy apetyt mężczyzny na kolejne ofiary będzie jego ostatnim gwoździem do trumny. 23 lipca 1989 roku morderca spotkał dwie siostry, bawiące się na dworze. Przekonał młodszą siostrę, by ta udała się z nim nad rzekę, bo właśnie tam chciałby zrobić jej zdjęcia. Jednak starsza siostra pobiegła do domu i opowiedziała ojcu o całym zajściu. Mężczyzna nie zdążył wysłuchać historii do końca, bo natychmiast pobiegł nad rzekę, by uratować jego młodszą córkę. Kiedy był już na miejscu, zauważył córkę nagą, podczas gdy Miyazaki robił zdjęcia między jej nogami. Ojciec ruszył w stronę mężczyzny i przewrócił go na ziemię. Jednak temu udało się wymknąć i uciekł w stronę swojego pojazdu. Na szczęście wezwana wcześniej policja czekała już przy jego samochodzie. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że drobny mężczyzna w okularach, w dodatku ze zdeformowanymi rękami, może być odpowiedzialny za tak potworne zbrodnie. Po aresztowaniu Miyazakiego policja przeszukała jego dom, a tam znaleziono prawdziwą kolekcję, bowiem 6000 kaset wideo z dziecięcym porno, makabrycznymi horrorami i anime. Oprócz tego można tam było również znaleźć filmy i zdjęcia jego ofiar. Po opublikowaniu informacji o nim odbyło się wiele debat na temat jego ulubionych rozrywek. Z powodu, że był nazywany mordercą otaku, wielu samotnych mężczyzn, którzy mają obsesję na punkcie mangi, anime, gier i pornografii, było postrzeganych w negatywnym świetle. Japońskie społeczeństwo atakowało rozrywkę i kulturę młodzieżową, obwiniając je za zrobienie z Miyazakiego mordercy. Początkowo został zatrzymany pod zarzutem zmuszania nieletniego do popełnienia nieprzyzwoitych czynów. Co do tego nikt nie miał wątpliwości, ponieważ został przyłapany na gorącym uczynku, fotografując młodszą z sióstr. Jednak kiedy był przesłuchiwany w areszcie policyjnym, mężczyzna przyznał się do zamordowania Ayako. Następnie, gdy policja prowadziła dalsze przesłuchania, pojawiały się inne zeznania, w tym
przyznanie się do zabójstwa Eriki Namby i wreszcie Marie Kondo. Na potwierdzenie tych słów w kolekcji filmów Miyazakiego znaleziono zarówno te z udziałem Marie, jak i Eriki. Po kilku dniach przyznał się również do zabicia Masami. W lesie znaleziono szczątki ciała dziewczyny, a także, co najbardziej przerażające, częściowo zjedzone kawałki dłoni i stóp Marie. Proces Miyazakiego rozpoczął się w marcu 1990 roku i trwał aż 7 lat. Obrońca twierdził, że Miyazaki miał ograniczone poczucie odpowiedzialności za swoje zbrodnie i, co za tym idzie, nie był w stanie wybierać między dobrem a złem. Robił wszystko, co w jego mocy, aby mężczyzna został skazany na dożywocie, co w tym przypadku byłoby nie lada sukcesem. Jednak już pierwszy raport psychiatryczny potwierdził, że Miyazaki jest w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Obrona poprosiła więc o drugą ocenę, na którą sędzia się zgodził. Przeprowadzono jeszcze dwie, z których tym razem wynikało, że cierpiał na schizofrenię i zaburzenia osobowości mnogiej. Podczas procesu Miyazaki rysował portrety człowieka szczura, którego uważał za prawdziwego mordercę. Jednak mimo tych opinii nadal był skazany na śmierć przez powieszenie. Prezes Sądu Najwyższego stwierdził, że morderstwo czterech dziewczyn w celu zaspokojenia pożądania seksualnego nie pozostawia złudzeń, że taki człowiek zasługuje na najwyższy możliwy wymiar kary. Zespół prawników Miyazakiego wniósł apelację o zmianę jego wyroku na dożywocie, ale sądy wyższe i wreszcie Sąd Najwyższy podtrzymały wyrok śmierci. Miyazaki powiedział podobno: pewnego dnia udowodnię, że jestem niewinny. W swoim liście, będąc w celi śmierci, napisał również, że sędzia będzie tego żałował. Natomiast jeśli chodzi o same ofiary, tutaj nie miał wiele do powiedzenia. Podsumował jedynie, że cieszy się, bo zrobił dobry uczynek. Były dla niego sprawy o wiele ważniejsze, jak choćby żądanie zwrócenia mu jego kolekcji filmów, a na sam koniec podania śmiertelnego zastrzyku, jak w Ameryce, a nie, tak jak ma to miejsce w Japonii, powieszenia. Sam ojciec Miyazakiego odmówił zatrudnienia prawnika dla swojego syna. Uznał, że to byłoby nieuczciwe wobec ofiar. Po procesie ojciec zamknął działalność prasową i ukrył się. Po aresztowaniu Miyazaki napisał wściekły list do swojego ojca, obwiniając go za wszystko. Natomiast do matki zupełnie przeciwnie. Zdawał sobie sprawę z zawodu, jaki jej sprawił, jednak najbardziej rozpisywał się o tym, że matka musi pamiętać o wymianie oleju w jego samochodzie. Wkrótce po ogłoszeniu wyroku ojciec mężczyzny popełnił samobójstwo. Miyazaki natomiast, będąc w celi śmierci, całymi dniami czytał swoją ukochaną mangę i oglądał filmy anime. Wreszcie został powieszony w tokijskim areszcie w 2008 roku. Jego problemy z rodzicami, niepełnosprawność, zastraszanie i niechęć kolegów z klasy, wszystko to mogło razem stworzyć okropne i nieszczęśliwe dzieciństwo. Pomimo swoich sukcesów naukowych i ambicji, jakoś nie udało mu się uciec od smutku i znęcania się, którego doznał jako małe dziecko i dorosły. Dodając do tego wszystkiego obsesję na punkcie gier wideo, pornografii, horrorów, jego odosobnione życie z praktycznie zerową interakcją z ludźmi mogło pogłębić jego chorobę psychiczną i dziwną fascynację małymi dziewczynkami. Cieszę się, że został złapany, zanim zdążył położyć swoje zniekształcone ręce na kolejnych dzieciach. W porównaniu z niektórymi innymi dziwnymi mordercami, którzy nękali Japonię,
Liczba jego ofiar może nie jest duża, ale jego styl morderstwa jest co najmniej przerażający. Mimo że sprawiedliwości stało się zadość, a Miyazaki odszedł, opowieści o jego strasznych zbrodniach wciąż szokują ludzi w Japonii i na całym świecie. I z tą refleksją Was pozostawiam. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego materiału do końca oraz za wszystkie suby i łapki w górę. Koniecznie napiszcie, co Wy sądzicie o omawianej sprawie. I jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie suba. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Cześć!